Cześć wszystkim, tutaj Alex. Postanowiłem co nieco zagrać, no i pokazać wam Call of Juarez Gunslinger. To jest wersja na Xboxa 360, jak większość tego, co możecie u mnie zobaczyć. No i cóż, postanowiłem, miałem takie właśnie decyzje podjąłem, żeby coś jeszcze tutaj zagrać, ponieważ mam wielki problem z tą grą. Ona mi się bardzo, bardzo podoba. Ten gameplay jest genialny. Przeszedłem ją dwukrotnie, raz na poziomie trudnym, drugi raz na prawdziwym zachodzie, w którym to jest taki tryb hardkorowy. I męczę, no męczę to jest może złe słowo, bo się świetnie bawię, tryb akcji. Akcja to jest 10 różnorodnych misji, różnorodnych takich wyzwań na punkty. Jak widzicie, udało mi się już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, połowę z nich na trzy gwiazdki wystukać. W ogóle to jest straszne dziwadło, że w niektórych przypadkach jestem setny na świecie. To prawdopodobnie świadczy, jak dużo osób kupiło tę grę. No i wciąż mam problem, pojedynki oczywiście zaliczone. Tam rankingowo, żeby poszło gdzieś tam na tę tablicę. No a ja wezmę całkowicie nową grę. Nie będę grał tutaj na prawdziwym zachodzie, ponieważ to jest trochę mało przejrzyste i mało w sumie przyjemne, jak się nie widzi tych wskaźników. Zagram sobie na poziomie trudnym. No i właśnie pomyślałem, że jak się zagra jeszcze raz, może ględząc przy tym czy cokolwiek, to będzie trochę przyjemniej. No i może, mam nadzieję, wygram się do końca. No i widzimy, jest Abilene, 1910 rok. To jest oczywiście historia Silasa Greavesa. On doszedł za lada chwila do salonu, zaraz to zobaczycie, i będzie opowiadał swoją historię, która jest strasznie fajna i ucieszyło mi, że jest w takim juarezowym klimacie. Call of Juarez ma takie tematy fabularne bardzo dla siebie charakterystyczne i to również się tutaj znajduje. Bałem się po prostu, że to będzie jakaś ścieżka w klimatach Dzikiego Zachodu, a teraz się zamykam. Będziecie mogli tutaj prześledzić całą fabułę. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. No jak widzieliście, tutaj bardzo dużo takiego zaplecza historycznego oraz bardzo dużo, to się Declantem chwalił, bardzo dużo charakterystycznych postaci. Ja, wiadomo, nie jestem wielkim specem, ale też kilka tutaj osobistości poznałem. Na pewno Jessego Jamesa większość kojarzy, Butch Cassidy, Sundance Kid, Billy the Kid. To są jakieś takie imiona, które czy to w filmach, czy tam gdzieś w historii jakiejkolwiek Dzikiego Zachodu się pojawiały. No i dlatego między innymi coś kojarzę. Jest tu ich dużo, dużo więcej. Z kilkoma się zmierzymy, z kilkoma będziemy walczyć ramię w ramię. Dobra, dobra. I tu mamy szybko. Będziemy mieć krótki tutorial. To jest wszystko od zera. Jest też tryb nowej gry plus. No i tutaj Silas będzie bardzo dużo dopowiadał. Mam nadzieję, że te napisy na samym dole wam wystarczą. Bo tu jednak bym musiał się całkowicie zamknąć. Teraz w ogóle fajna, to jest taki cel shading tego silnika Chrome Engine 5, który był od Dead Island i Kartelu. No tutaj się różni głównie tym właśnie takim rysowanym i to jest przyjemne dla oka. Niewiele myślę gorsze od takiego Borderlands. Dobra, nasze pierwsze ofiary, dwóch gości. No i pierwszy rewolwer. Rewolwerów jest w ogóle w grze 3. To jest sześciostrzałowiec, taki najbardziej wyważony, pośrodkowy. Łepek. Łepek. Pięknie. No i tyle.
Bardzo mnie zaskoczyło, że Techland cały czas się stara z bullet time'em. Wymyślił kilka nowych rzeczy i tak samo z pojedynkami. Zaraz to zobaczycie. Niestety wywalił całkowicie jeżdżenie na koniach. Jeszcze to jest historia o łowcy nagród. Przykro mi strasznie, że zaniedbano taki, jakby to powiedzieć, ekonomiczny wątek. Bo można by zdobywać jakieś nagrody za tych ludzi, których dopadamy, zrobić trochę sandboxa, trochę swobody w przyjmowaniu zleceń i jakąś ekonomię właśnie, żeby kupować sprzęt i tak dalej. Tymczasem widzę, że mam 6 punktów, Boże. Dlaczego mam 7 poziom od razu? To jest strasznie interesujące, no ale nie będę tutaj jakoś się nad tym zastanawiał. Na pewno wezmę sobie Akimbo, to musi być w dwóch broniach. Koniecznie, no bo większa liczba naboi to jest zawsze jakiś taki drugi... jakiś drugi skill tutaj sobie weźmiemy. No co jest tam dalej? Przedłużenie kombosa, żeby było łatwiej. Szybkie przeładowanie rewolweru. No, to się przyda, poproszę. Co tam jeszcze? Wywalę wszystko w to. Zwiększona zwinność w trybie koncentracji. To jest taki bullet time. Strasznie, strasznie fajny. To ten na razie nie. Na pewno tu... O, tutaj były fajne rzeczy. Więc wywalę to na bank. Wyższe kombinacje w trybie koncentracji. Dobra, poproszę jeszcze i zaryzykuję dalej. Szybkie przeładowanie strzelby. To też. Dobra, wywaliliśmy w te dwa drzewka. To jest oczywiście Desperado 2. Dwa rewolwery, Trapper, Łowca. To są też klasy, które mamy później w trybie akcji. Dobra, i na razie to będzie tyle. Dobra, i już od razu możemy bullet time'a spróbować. Jeżeli ładnie jakoś będziemy grać, to będziemy mieć dużo więcej punktów doświadczenia. Ja nie mam zamiaru sobie psuć gry, grajmy na punkty, od tego mam tryb akcji. Między oczy. Na początku myślałem, że to jest taki fajny system, który nas punktuje właśnie za co trafimy na twarzy. Że między oczy to między oczy, ale nie, między oczy to jest zwykły headshot. Na razie mamy tylko jeden rewolwer. No i gości do wyrżnięcia, do wystrzelania. Strasznie mi się podoba ten... O matko. I tu umiejętność. Się uniknięcia takiego duperela. Potem jeszcze można kontrę wykupić. Myślę, że to zrobię, jak tylko ją znajdę. Boże, zestrzelą mi zaraz, a będzie wstyd. Nie zapominajcie, trudny poziom. On niestety jest trudny tylko z nazwy teraz. Mam głupie nawyki z gry. Boże, jak to z tych trybów akcji. No zgiń proszę. Tych trybów akcji tam naprawdę trzeba biegać jak wariat. Wszędzie. No, to jest zaprezentowanie jeszcze raz. Dobra. Zgiń, zgiń. Bardzo fajny jest ten gameplay, taki nastawiony na precyzję. Wiadomo, na Dzikim Zachodzie nie było broni maszynowej. Nie wystarczyło wejść w tłum i zacząć nawalać ze spustem. Ale trzeba było dobrze obsłużyć broń, trzeba było umieć nią posłużyć, zręczność jakąś mieć. To właśnie różniło Dziki Zachód od typowych strzelanin. I to jest wszystko tutaj fajnie obecne, a jeszcze nie ma tej toporności z dawnych Juarezów, bo to naprawdę kiedyś było też przyjemne na swój sposób. A to jednak ta gra to jest tytan gameplay, to się tak przyjemnie nawala, może to jest całkowicie uzasadnione wrzucenie tego trybu akcji. Żeby tylko grać i strzelać. Zgiń. Kurde no. Głos nabołujący z okna. Dobra, mamy na szczęście skilla. O, unikniemy tego. To zginę. Tutaj prawdopodobnie fabuła chciała, żebym wszedł na górę. Tak pamiętam to z mojego pierwszego przychodzenia jeszcze. A to jest miłe miejsce. Przydał się oczywiście jakiś karabin, ale na niego przyjdzie też czas. A niech to, mamy tutaj kolegę. Dobra, już cię wykańczam, spoko. Pokaż się. Jestem strasznym fanem tych... Strasznym. Jestem dużym fanem tych Juarezów jedynki i dwójki dziejących się na Dzikim Zachodzie. Nie grałem jeszcze w The Cartel, ale mam zamiar to nadrobić. Po prostu, no, z szacunku dla serii. I się cieszę, że seria wraca w tym właśnie. Na pewno się nie cieszę, że to jest mniejsza gierka, ale się cieszę, że w takim kształcie powraca z bardzo dużą formą, jak dla mnie, powtarzam. No, to są nasi. I bardzo mnie ciekawi, co to po prostu oznacza na przyszłość, jeżeli z takim gameplayem, tak solidną rozgrywką stworzą pełnoprawną odsłonę z fabułą, taką jeszcze lepszą, konkurującą z pierwszą i drugą częścią, to już naprawdę mega. Jest pierwsza postać, pierwsza osobistość tej galerii, jaką jest Gunslinger.
Tu tak naprawdę musiał dużo researchu zrobić. Jestem w obronie. Są tutaj dwa rodzaje karabinów, to jest jeden z nich, jest strzelba, trzy rodzaje rewolwerów i dobrze, nie mamy jako rewolwer, bo tu jest, w ogóle nie mamy dwóch dowolnych broni wziętych do łapy, tylko broń ciężką i broń krótką. Jest bullet time. Bullet time jest super, Boże. Teraz się bronimy z naszym kumplem Billym the Kidem. Ruchomy cel. To jest dużo tych Boże, jak to się nazywało w Bulletstorm? Czy pamiętam? Ktoś mi powie? Boże, Charlie oberwał. Skillshotów? O właśnie, jest dużo skillshotów takich. Tylko one nie są tak wymyślne jak w przygodach, jak on się tam nazywał. No wybuchnijcie, panowie, wybuchnijcie. Pięknie. Ach, ile tam się... zajarzyło. Dobra, nie pamiętam niestety, jak się bohater nazywał. Coś tam Hunt. Nie ma tutaj takich wymyślnych... Boże, znowu zapomniałem tej nazwy. Skillshotów. Jak w grze People Can Fly. Tutaj jest takie coś, co bardzo przypomina te wszystkie duperele wyskakujące w multiplayerze, że headshot, że coś tam. Jest też oczywiście za trafienie w ruchu, za rozwalenie gościa z beczką wybuchającą. Kilka ciekawych pomysłów, które można z bardzo dużą swobodą wrzucić do co jest, tak patrzę, do innych gier. To jest bardzo fajne. Dlatego brakuje mi m.in. tutaj multiplayera takiego najzwyklejszego w świecie, nawalania się. Może bez żadnego nawet rozwoju mogli to wrzucić, no ale to wtedy serwer, prawda? Dobra, to tutaj mamy... O, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, kiedy przyceluję, mam sekundę takiego spowolnienia czasu. Nie wiem, czy to będzie widać. Boże, kto to mnie tak nawala? Piekielnie. Jest tu ktoś jeszcze, żebym zaprezentował? Nie ma. No to za chwilę zrobimy. Mam iść po konie. Tutaj wyważamy drzwi. O. Spowolnienie, wyważanie drzwi. Chodź tu, nie wstydź się, patrzcie. A, na nim było akurat kiepsko widać. A to jest przyjemny i przydatny skill. O. Gość te starszą mieliśmy. No, tam mamy swoich słuchaczy. Ogólnie to jest tam dzieciak Dwight, pani Molly, która jest... która tam zabawia gości w salonie, prawda? Dwóch słuchaczy i barman. Barman to jest Ben. Steve to jest taki jakiś dziadek, który pamięta trochę starsze czasy i taki bardziej neutralny w stosunku do nas. A Jack to jest taki typowy niedowiarek. No i mamy Akimbo z rewolwerów. To wykupiłem i w ogóle o tym zapomniałem. Mamy do wyboru sposób strzelania z podwójnej broni. Czy chcemy strzelać oddzielnie z pustami, czy możemy mieć przycelowanie. Ja wybrałem przycelowanie. Po pierwsze, bo jest tak wygodniej. Po drugie, zależy to w dużym stopniu od naszej skuteczności, bo łatwiej jest nawalać jednym spustem, wtedy strzelamy, że tak powiem, jedną kulą mózgową. Tu będzie tekst, jak zabiję kurę. No. A przy okazji drugi mamy takie przycelowanie, które się naprawdę przydaje. Jakby nie było. Dobra, tu będzie koniec pierwszego etapu. To jeszcze nie jest koniec naszej przygody. To jeszcze nie jest koniec naszej przygody, tutaj się rozprawimy z pierwszym poważnym przeciwnikiem. To jest świetne złote wejściówki tej postaci. Dumny, przystojny, zręczny inaczej. Pat Garrett. No i będzie pierwszy pojedynek. Pojedynki wracają w glory i chwale, raczej ich nie było w kartelu. Techland jest skutecznie ulepszał z gry na grę, z gry na Dzikim Zachodzie na grę w Dzikim Zachodzie. Trochę Rockstar zarąbał to w Red Dead Redemption. A tu jest znowu parę fajnych pomysłów. O, przede wszystkim skupienie. Musimy to kółko trzymać na przeciwniku. Mamy coraz lepszy widok, tak będziemy do niego strzelać, będzie on coraz bliżej, będzie coraz większym celem, coraz łatwiej będzie go trafić. No i... o, jeszcze nie mogę łapą ruszać, będzie ruszanie łapą, ale to za chwilę. Na razie tak. I czekamy, aż on sam ruszy.
Mogę nawalać, kiedy słyszę serce. Walę serce na przykład teraz, ale to jest niehonorowe zachowanie, nieprzyjemne. Ja się w to nie będę bawił. O. Super. Łatwizna. Teraz słuchajcie, bo będzie jeden z elementów tej gry. No właśnie, bohater mówi, że nie, to nie było tak, to było inaczej i się cofamy. Czekaj, mam jeden rewolwer, zapłaciłem za dwa, no. A jak było naprawdę? Kojarzycie to miejsce? O, no. To by było na tyle. That's not Billy. No właśnie, wszystko tego Billy'ego. Chłopcze, to był dopiero początek. Tak, i tymi słowami ja was właśnie pożegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się niedługo, chcę to jakoś pociągnąć bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Nie będę tego ciągnął tak jak Crysisa na przykład. Dobra, i na razie dzięki wielkie za uwagę. Gra jest naprawdę warta uwagi, ja się w nią zagrywam jak nawiedzony. O, dzięki za uwagę i cześć.